Sygnały dnia, Michał Palaczyk, Squaber. Ponad miesiąc temu wspominałem o branży sportowej, o tym, jakie dyscypliny sportowe są w kolejnych konkretnych krajach najpopularniejsze. Na sam koniec stwierdziłem, że w Polsce nie ma wielu spółek, które bezpośrednio siedzą w tej branży, a wiele może się pojawić w najbliższym czasie, ponieważ coraz, mamy, coraz więcej mamy polskich marek. Przy tej okazji zauważyłem, że ze strefy praktycznie braku płynności ciekawą spółką jest Intersport z GPW. Pokazywałem, że spółka wychodzi po wielu latach z problemów i że może być ciekawa inwestycyjnie. Kilka dni później, z poziomów między 75 a 80 pojawił się mocny wystrzał. Kilka osób nawet żartowało gdzieś w mailach, że to mój efekt. Ja osobiście byłem sceptyczny, ponieważ z tych kilku tysięcy osób, które mnie oglądają, pewnie większość nie handluje na giełdzie. a... Albo po prostu jest raczej zachowawcza w swoich inwestycjach i to dobrze szuka innych informacji, szuka innych opinii. Natomiast życie dopisało do tego ciekawszy, ciekawszą wersję niż sam jeden wystrzał na początku, na początku lipca, który pojawił się wtedy bezpośrednio po, tym, po tych informacjach, które przedstawiłem, ale także tak spółka była popularna na różnych kana kanałach Telegrama. Ciekawe jest to, że na ostatnich sesjach pojawiły się gigantyczne obroty i dużo ruchu. Z perspektywy takiej czysto wykresowej nic nam to nie mówi, ale pokazuje nam jedną fajną rzecz, że rynek interesuje się różnymi niszowymi tematami. Ale nie pokazuje tego, żeby gdzieś zwracać uwagę na to, że niektóre spółki, które pokazuje, faktycznie wystrzeliwują, czy jakieś konkretne. Próby porównywania się z czymkolwiek, ale raczej żeby pokazać, że rynek jest w takim etapie, że potrzebuje nieoczywistych tematów. Zachęcam do kwestionowania popularnych test, do szukania spółek poniżej progu płynności, którą byśmy dopuszczali. Ponieważ wiele firm, które według popularnych test, na choćby popularnych mediach znowu, czyli takich naj, najchętniej czytanych, są cały czas traktowane jako spółki albo mało płynne, albo złe. Już takie nie są. Wiele spółek dostało masę gotówki rządowej, którą spłaciło zyski. Dziś ma wielką przestrzeń do rozwoju biznesu. Pozbyło się często nierentownych projektów w wyniku y, różnych covidowych zawirowań, ponieważ było to dużo łatwiejsze czyszczenie biznesu. I tak prawdopodobnie dzieje się w Intersporcie. Tu jeszcze czekamy na kolejne raporty. Natomiast rynek zwraca na takie tematy uwagę. Także grzepmy głębiej w rynku, mówiąc brzydko, i w ten sposób traktujmy również. Niektóre moje spostrzeżenia jako wskazówki na tematy czy sektory, gdzie więcej może się dziać, niż tylko to, co widzimy na wykresie. Bo gdybyśmy zobaczyli na wykres do lipca, to był w zasadzie jeden wystrzał przy większych obrotach i przez miesiące nie działo się nic. A na niektórych sesjach pojawiała się jedna transakcja, a dzisiaj setki tysięcy czy, czy ćwierć miliona złotych przehandlowane na jednej spółce. Także mocny temat z dzisiejszej sesji. Patrząc już typowo, przeglądowo na rynek, zwróćmy uwagę na zagranicę. Rynek ropy naftowej. W ostatnim czasie wskazywałem, że tam wiele może się dziać, i wskazywałem, że czekam na wybicie, które powinno nastąpić jeszcze w tym roku. Tam, oczywiście, moja analiza była bardzo szeroka. To, co teraz widzisz, to jest wykres ilości kontraktów terminowych, które otwarte są na dwóch kluczowych giełdach na rynku ropy naftowej, czyli giełda europejska i giełda amerykańska, czyli ropa Brent oraz ropa West Texas. To nie jest wykres, który nam pokazuje jakieś wzrosty ropy naftowej czy spadki, ale wzrost i spadek zainteresowania profesjonalnego, wielkiego takiego kapitału, który handluje tysiącami albo setkami tysięcy kontraktów w ramach jakichś dużych, wielomiesięcznych pozycji. To się rozlicza czasami, czasami tych kontraktów nagle ubywa, na przykład w związku z tym, że pojawia się rozliczenie. Jaki jest ogólny trend zatem? Gdzieś do połowy, 2000, do, do końca, do początku, przepraszam, 2021 roku było duże zainteresowanie rynkiem ropy. Potem ono spadło i wróciło gdzieś na początku tego roku, czyli pojawił się odwrót, i tych pozycji na rynku przybyło. Czyli wraz, wraz ze wzrostem na rynku ropy naftowej, a potem z wybuchem wojny, raczej inwestorzy. Wycofywali się z rynku ropy. To głównie spekula spekulacyjni inwestorzy, bo ci, którzy potrzebują ropę do swojego biznesu, po prostu musieli ją kupować. Zatem był to jakiś efekt spadku zainteresowania. Duże zainteresowanie spekulantów, czy dużego kapitału handlującego kierunkowo, jest wtedy, kiedy jest właśnie kierunek, czyli jest trend. Ostatni wzrost liczby kontraktów na ropie naftowej może być po prostu powodem tego, że ci profesjonalni inwestorzy oczekują, że coś zacznie się na rynku ropy dziać. No właśnie, spójrzmy na to, co dzieje się aktualnie na rynku ropy. Tutaj ten wzrost był mniej więcej z tamtego wykresu, można wyczytać, że okolice marca to był ten wzrost bardzo mocny. Wtedy, kiedy saudyjczycy zaczęli, można powiedzieć, szantażować się w tą stronę spekulacyjną i resztę rynku, żeby ona wzrastała i żeby rozpędzić trend wzrostowy. Dziś jesteśmy w miejscu, gdzie zatrzymaliśmy się na tym kluczowym wsparciu o oporze. W tej chwili jest to dość mocny opór 84 do dolary. Teraz patrzę na te kontrakty z giełdy NYMEX, które były bardziej zmienne na tym poprzednim wykresie liczby kontraktów terminowych otwartych na rynku. W związku z tym prawdopodobnie wybicie jest coraz bliżej. Tamten wykres, co najbardziej istotne, nie pokazuje nam, że to wybicie będzie wzrostowe. Ono może być również spadkowe, aczkolwiek y, zazwyczaj przy spadkach jest mniej spekulacyjnego kapitału, ponieważ no, spadki są zawsze bardziej krótkoterminowe. Często kończą się mocniejszymi odreagowaniami. Nie wchodząc w szczegóły specyfiki każdego rynku terminowego. Możliwe, że czeka nas w najbliższym czasie mocne wybicie w górę i po prostu trzeba byłoby albo ustawić ceny oczekujące powyżej poprzedniego szczytu, albo pilnować rynku, albo czeka nas jakiś zwrot na rynku ropy naftowej, na przykład w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych, które już za rok. W związku z tym, jeżeli ropa miałaby być tańsza, to Joe Biden musiałby zacząć działać dzisiaj, na przykład z Saudyjczykami. Więc trzeba obserwować spotkania Saudyjczyków, z kim oni działają, działania OPEC, bo możliwe, że tu nie będzie wybicie górą, tylko będzie jakieś mocne szarpnięcie w dół. Może nie powiedziałem nic odkrywczego, powiedziałem, że będzie rosło albo będzie spadało. Ale tak naprawdę sugeruję tutaj, że może być bardzo mocny ruch. Czyli należałoby ustawić zlecenia w dwie strony, jakieś oczekujące o kilka dolarów w górę i może pół dolara w dół, na wybicie poziomów, które otworzą się, gdy nastąpi ruch. Ropa naftowa rzadko robi takie coś, że wzrasta o 2% i potem spada o 3%, żeby nam wybić oba zlecenia kierunkowe. Więc należałoby to traktować jako może nie sygnał kierunkowy. Ale sugestie, że idzie nam bardzo mocny ruch na rynku ropy naftowej w przeciągu, pewnie do miesiąca. Jeżeli miałbym wróżyć, to wykres pokazuje nam wybicie w górę. Intuicja jednak wskazywałaby, że zablokujemy się na 84,20 i zaczniemy spadać. Więc ta ostatnia teza to, to też nie jest nic mocnego. Więc pozostaniemy przy tym. Że trzeba pilnować rynek ropy, należałoby ustawić jakieś zlecenia na wzrosty i na spadki. Logika techniki wskazuje nam wybicie górą, natomiast zbliżające się wybory to co może się zdarzyć w Stanach Zjednoczonych, Joe Biden i dość puste za, pusty stan zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych może sugerować z drugiej strony spadki. Czynników jest wiele, natomiast na pewno spekulacyjny kapitał szykuje się na mocny ruch. To wiemy na pewno, więc tu będzie okazja do zarobienia pieniędzy. Trzeba mieć zlecenia i mieć rękę na pulsie. Ta teza pewnie wielu nie usatysfakcjonuje, więc przejdźmy do rynku obligacji. Obligacji w Japonii. Tam zdarzyło się coś wielkiego. Jeżeli spojrzymy na sk skalę z prawej strony, to coś wzrosło z 0,2 na 0,6. Wielu uśmiechnie się, czyli z zera jest dalej na zero, no bo mieć 2 grosze czy 6 groszy to nic, ale z perspektywy skali, jeżeli byśmy mieli spojrzeć, ile razy coś wzrosło, czyli 0,2 na 0,6 to jest trzykrotny wzrost, to jest bardzo dużo. Co to jest? To są 20-letnia japońskie obligacje na ostatniej aukcji. I to jest najwyższy poziom od 1987 roku. To znaczy, że inwestorzy, którzy kupują dług, Japonii powiedzieli, o nie, po 0,2 to my nie chcemy zarabiać, my chcemy zarabiać dużo więcej po 0,6. Innymi słowy nie zaakceptowali niemal zerowego, zerowego kuponu na długu. I chcieli 0,6. No i znowu się uśmiechniemy, czy zarabiać 0,2 czy 0,6 to jest nic. Ale to jest wyłamanie jakiegoś, jakiegoś kanonu, kanonu tego, że dług jest w stanach w Japonii od 0 do 0,3 czasami podbicia podczas wielkiego kryzysu finansowego 2008 2009 roku byliśmy na 0,4 to jest szokujący poziom wysoki, to robi różnicę, bo to przede wszystkim jest też daje taki efekt, że chcemy więcej. Że inwestorzy widzą, że mamy 0,6, dlaczego teraz nie może być 0,10? Skoro mamy taką inflację, skoro mamy taką politykę na całym świecie, Japonia musi nam płacić więcej. I to pewnie jest kwestia najbliższej przyszłości. Takie wahania już są od roku, gdzie pojawiło się to 0,4 i wybicie poziomów z wielkiego kryzysu finansowego. To też powoduje dużą presję na Japonię. Tam też może się dziać wiele ciekawych. Rzeczy z szerokiej perspektywy. Inny fajny wykres bezpośrednio dotykający polskiej gospodarki to jest akurat sprawa tego, jak podział, jak respondentom wydaje się, że polski budżet wydaje pieniądze. Nie o tym dzisiaj będę mówił. To bardzo fajne, szczególnie przed wyborami, pokazanie, jak wydajemy wspólne pieniądze, czyli to, co jest nam pobierane z podatków od firm, czy naszych, od pensji, czy PIT-u, CIT-u i tak dalej. 34% Idzie na emerytur i renty, 13 na ochronę zdrowia, 13 na edukację i naukę, 11 na pomoc społeczną i 11 na infrastrukturę i transport, 9 bezpieczeństwo, 6 administracja i 3 ochrona środowiska. Te kategorie są dość ogólne. OECD klasyfikuje, że wydajemy na pomoc społeczną, czyli tak zwany socjal, 16%, bo niektóre wydatki rent inaczej klasyfikuje. Niektóre wydatki, na przykład bezpośrednio związane z administracją, nie z administracją, tylko z z edukacją i nauką, to kwestia klasyfikacji tam da się uzbierać 16%. Ale kluczowa sprawa jest taka, że nasz budżet jest obciążony przede wszystkim emerytarzami i ręczami. I to może być problem, temat, który w czasie najbliższej kadencji gdzieś się pojawi. Jak. Nie wydłużać wieku emerytalnego, bo jest to aktualnie społecznie niedopuszczalne. Ludzie nie chcą pracować dłużej, ale zrobić takie zachęty, żeby ludzie pracowali jednak do 65 życia, roku życia. Obserwujmy to, w jaką stronę to będzie szło. No i też obserwujmy, jak będzie nam sprzedawane to, jak państwo wydaje pieniądze, bo tak naprawdę ochrona zdrowia, edukacja i nauka. Czy pomoc społeczna to są takie trzy kolejne ważne, ważne tematy, a wiele z nich nie przynosi bezpośrednio wartości dodanej dla nas, inwestorów, czy w ogóle dla życia społecznego? Bo, czym więcej zarabiamy my, inwestorzy, giełdowi, tym to znaczy, że gospodarka lepiej się rozwija i zwykły Polak ma więcej pieniędzy. Więc tak naprawdę płyniemy na jednym kajaku. I ważne jest, aby każdy, ka każdemu było dobrze, a tak naprawdę gospodarka jest kluczowa. Z perspektywy gospodarki istotny jest ten efekt inflacyjny. Wiele się mówi, że tutaj mamy tą bazę inflacyjną dość wysoką, w związku z dużymi wydatkami, również takimi pomocowymi na pojawienie się Ukraińców. Dziś tych najnowszych danych wiadomo, że one są z jakimś opóźnieniem, ale na maj 2023 wiemy, że w Polsce jest 991 tysięcy, więcej jest tylko w Niemczech 1,1 miliona ludzi. Natomiast pamiętajmy, że Niemcy mają. Podaj 85 milionów, mamy 36 milionów ludzi, czy tam prawie 37, ale to też jest trochę przez, przez GUS zablefowane, żeby mieć więcej europarlamentarzystów w, w Brukseli. Więc powiedzmy, że mamy 36 milionów plus ten milion w tej chwili tych Ukraińców, którzy przyjechali, pewnie z pół miliona już było plus jacyś inni pracownicy, więc mamy dwa miliony jakichś migrantów, Niemcy mają milion w tej chwili bezpośrednio Ukraińców z tego najnowszego napływu, no i cały że jesteśmy liderem, wielu z tych ludzi zostało i pamiętajmy, że to też może nam pomóc przy okazji jakichś problemów gospodarczych z perspektywy tych kluczowych sklepów, aczkolwiek ten efekt problemów widać już na przykład w wynikach Dino. Niekoniecznie wyników problem ten, że duża część Ukraińców wyjechała, ale ogólnie taki, że konsumpcja siada i pewnej części osób, które już tu, które u nas były, w tej chwili w Polsce już po prostu nie ma. Do Dino jeszcze dzisiaj przejdę w komentarzu do spółek z WIG20. Wiele na rynku w ostatnim tygodniu, kończąc przegląd takich najważniejszych headline'ów światowych, które pomogą nam w inwestycjach na najbliższy tydzień, jest to, że... Michael Barry, czyli legenda, która przewidziała kryzys finansowy 2007, 2008 i 2009 roku, przewiduje, że dąpnia a w zasadzie przewiduje, kupił opcję. To też był temat rozdmuchany, bo policzono te opcje po wartości nominalnej. Gdyby zaczęto liczyć inwestorom wartości opcji po nominalnej, to wyszłoby wielkie sumy. Ja zawsze mam kilka opcji. Jakby to przeliczyć po wartości nominalnej, to też by to trzeba było by pomnożyć po mnożniku dla opcji tam razy 10. No i nagle okazałoby się, że, że to już nie są opcje kupione za jakieś drobne, tylko że to są duże kwoty. Tak zrobiono z portfelem Michaela Berego. On w swojej skali kupił za drobne, czyli tam za miliony. Dolarów, no i wyszło, że to jest gigantyczna pozycja. Ona jest może spora, ale to nie są jakieś pieniądze, które dla, Mike, dla Michaela Berego są gigantyczne. A druga sprawa, którą wytknęli mu Amerykanie, to to, że Michael Berry co kilka miesięcy przewiduje wielkie załamanie. Raz dlatego, że rynek. Jest mocny, raz że słaby. Wrzucaliśmy nawet na, na media społecznościowe Squabera informacje na temat właśnie tego, takiego mema, gdzie pokazuje, że bez względu co się dzieje, Michael Berry co pół roku mówi, że będzie spadało. No i tutaj ładnie zebrał to pirania Profits, gdzie od 2015 roku pokazuje, że Crash is coming w ciągu najbliższych kilku miesięcy. No i takich informacji więcej pojawiło się właśnie na ich mediach społecznościowych, więc warto patrzeć też z przymrużeniem oka na takie informacje w końcu kiedyś oczywiście Michael Berry trafi. No i skoro wiemy, że Michael Berry kupił sobie trochę opcji na spadki na amerykańskiej giełdzie. Spójrzmy, jak to wygląda z perspektywy wykresowej. SP 500 w zeszłym tygodniu cały czas nurkował, natomiast ten spadek no, cały czas nie wyłamał kluczowych poziomów. Jesteśmy wyżej niż jeszcze w czerwcu 2023 roku, i w zasadzie no, dzisiejsza sesja, przynajmniej do momentu, kiedy nagrywam to. Po zakończeniu sesji na GPW wygląda tak średnio. Natomiast w Stanach pojawiły się już w zeszłym tygodniu jakieś pieniądze, które sugerowały, że może ta korekta, przynajmniej czasowo, yy, będzie zakończona i pojawi się jakaś kontra po pierwszym ruchu spadkowym. Wciąż jesteśmy nad najważniejszymi poziomami w okolicach 4300 punktów, w układzie jednak prowzrostowym, w takim sensie, że w kanale pewnie zakończył się jakiś mocny układ wzrostowy ogólnie, szeroko patrząc na SP 500. Ale faktycznie rynek. Jest na tyle wyprzedany, że może pojawić się choćby krótka kontra-prowzrostowa na SP 500, która mogłaby nas gdzieś wyprowadzić do okolic tam kilku niezamkniętych wcześniej, luk spadkowych, na przykład na 4480. Ale na pewno na SP 500 zmieniło się wiele pod względem struktury wzrostów, więc możliwe, że mamy za sobą szczyt całego ruchu, który był gdzieś tam na 4600 punktów natomiast zanim jeszcze wejdziemy w jakąś szerszą szerszy formację spadków to możliwe, że pojawi się jeszcze jakieś podbicie i że to po prostu nie będzie formacja krachowa jakiej wielu widzę, że również po tym co pisał Michael Berry się spodziewa, że to po prostu może być zwykły układ spadkowy z korektami prowzrostowymi, z takim szerokim zdrowym układem rynku tak po prostu czasami wygląda. Wyglądają, ko, ko, wygląda końcówka wakacji. Jeżeli spodziewamy się wodospadu, to zazwyczaj statystycznie on jest dopiero październik, listopad. A to już WIG 20 po dzisiejszej sesji. Tu z kolei docieramy do takiego ważnego poziomu, który jest gdzieś przy 2000 tysiącach punktów, dość ładnie go bronimy. Dzisiaj przy statystycznie normalnych obrotach, jak na ten okres wakacyjny pojawiła się lekka kontra, widać, że pomimo spadków na Allegro czy na Dino, rynek ogólnie się broni, nie wygląda jakoś dramatycznie. Banki zaczynają trochę lepiej wyglądać, jeżeli spojrzymy szeroko, więc... Ten tydzień nie zapowiada się jakoś dramatycznie. Warto zaznaczyć, że w zeszłym tygodniu, już w piątek, pojawiła się podbitka. Natomiast kluczowe jest to, jak wygląda w tej chwili struktura Spół, spółka po spółce na indeksie WIG20, no bo ten wykres faktycznie dotarł do. Dość ciekawych poziomów. Więc jeżeli spojrzymy na rynek z tej perspektywy, to dzisiejsze 870 milionów to dość mocny obrót. Szczególnie jeżeli spojrzymy na kalendarz 21 sierpień. Statystycznie dopiero teraz y, pojawiają się większe obroty, większa zmienność. Więc w tym tygodniu, w tym roku zaczęliśmy ten ciekawy okres na GPW mniej więcej o tydzień wcześniej bo i rok temu i 4 lata temu takie większe spadki czy wzrosty zawsze pojawiają się dopiero po 20 sierpnia w tym roku pojawiły się już po 10-8 sierpnia były jakieś mocniejsze ruchy, tym razem prospadkowe. Dzisiaj obroty przede wszystkim zrobiło Dino bez Dino byłoby trochę słabiej Dino mocna wymiana akcji po wynikach finansowych, Orlen wzrosty po odcięciu dywidendy tam zahaczyliśmy przez chwilę o 61 zł bezpośrednio po odcięciu dywidendy, dalej PK Allegro, i tutaj są dwie mocne spółki z, z kapitałem prywatnym, spółki nieskarbu państwa, czyli Allegro, Dino dzisiaj mocno spadają przy dość sparych obrotach, co jest no niepokojące, bo jeszcze w zeszłym tygodniu y, najbardziej prowzrostowo z całego WIG20 wyglądały właśnie te spółki związane z handlem detalicznym. Widać, że Dino postraszyło wszystkie spółki związane z handlem detalicznym, bo dzisiaj LPP także słabe minus 1%, jeszcze Pepco trochę inna informacja, ale także minus 1%. Jeżeli w ogóle byśmy te spółki uszeregowali od najsłabszej do najgorszej, to wśród tych najsłabszych jest tak, wino handel detaliczny, Allegro to handel detaliczny, Kruk niezwiązany, PEPKO handel detaliczny, LPP handel detaliczny. Zatem, no tutaj mam wycięcie totalne z tej szerokiej perspektywy. Jeszcze warto w tym kontekście już w, jeszcze spojrzeć na CCC z Envigu 40, to też duży handel detaliczny. I tak patrząc przekrojowo, najlepsze dzisiaj były spółki skarbu państwa związane gdzieś z energetyką, oprócz Orlenu i cyfrowego Polsatu, bo tutaj IOTSW, branża węglowa w tym przypadku. Tauron, energetyka i KGHM, branża skarb państwa wydobywcza. No i Santander tu takie, lekkie, lekka poprawa nastrojów w branży związanej z prywatnymi bankami. W ogóle banki dość podobnie wyglądają się to. PKSA wspomniane też dość ciekawie. No i spójrzmy na te fajne tematy dzisiejsze z indeksu Wig 20. Na sam początek warto zerknąć na Dino. No to najsłabsza spółka w ciągu ostatnich kilku sesji, dość solidny wodospad po wynikach finansowych. To w zasadzie pierwsza, pierwsze zaskoczenie negatywne wynikowe na Dino od wielu tygodni. Jest dość solidnym załamaniem, ale zbliżamy się do ważnej linii trendu wzrostowego, wzrostowego wielomiesięcznego. No i tutaj widać to załamanie dość szeroko 280, 380 zł. Wielka luka bezpośrednio po wynikach, artykuły takie dość mocne biznesu o tym, że konkurencja zjadła zyski Dino, to przestraszyło i za granicę co widać po obrotach. Zagranica bardzo była y, przebalansowana, mówiąc nie po polsku, ale każdy wie o, o co mam na myśli w stronę Dino, ponieważ była to bezpieczna, duża, rosnąca spółka niezwiązana ze skarbem państwa. Y, no i tu pojawiło się to zaskoczenie negatywne, więc jest wyprzedaż, jest y, zmniejszanie zaangażowania w stosunku do całego wigu 20, pewnie wzrost na Orlenie, który y, pokazuje dobre wyniki, no jest to ryzyko skarbu państwa. Natomiast pewnie mają teraz trochę mniej Dino, a trochę więcej Orlenu, zagraniczne fundusze w swoich portfelach. No bo trzeba było zrobić, bo na Dino trzeba było tak zrobić, bo Dino po prostu zwiększyło się ryzyko w związku z gorszymi wynikami. Natomiast są odgłosy od polskich analityków, którzy mówią, że Dino jest gorsze, że Dino jest tańsze, że Dino robi się po prostu tanie z perspektywy fundamentalnej. Na pewno technicznie istotne poziomy będą przy 370 zł. I druga ciekawa spółka z indeksu WIG20, która była mocno handlowana na dzisiejszej sesji. To jest W, który odbija od lokalnych dołków, gdzie pojawił się kapitał spekulacyjny już w czwartek, w piątek, a dzisiaj kontynuacja. Ale co ciekawe jest wielu stracnych prawdopodobnie detalistów, którzy wyprzedawali te poziomy w okolicach 30, jak tam było podbicie do 36 zł. I jest w związku z tym na pokładzie JSW wielu stratnych inwestorów, którzy są w stanie oddawać przy każdym lokalnym wzroście. Czyli taki nawis podażowy, który będzie nam ciążył jeszcze przez kilka tygodni. Natomiast z perspektywy szerokiej jesteśmy tak nisko, że tutaj mogą pojawić się algorytmy, może pojawić się trochę spekulacyjnej zagranicy, więc przynajmniej z, z krótkiej perspektywy. Spekulacyjnej perspektywy, niefundamentalnej, jestem zdania, że to jest. Bardzo blisko w ogóle dołka na JSW, tak miesięcznie, dwumiesięcznie, albo jesteśmy bardzo blisko dołka o 1-2%, a potem pojawi się pompka 10-15, a może i więcej procent w górę jest do zrobienia na JSW. W zeszłym tygodniu wspominałem, że Enfix 40 wygląda bardzo dobrze. Zaskakująco dobrze, jak na ten stan polskiego rynku, gdzie grzmiałem dwa tygodnie temu, że zmienił się trend na polskim rynku, skończyły się na dobre wzrosty z perspektywy wielomiesięcznej. Jednocześnie tydzień później, 14, mówiłem 14 sierpnia, że NWIX 40 wygląda bardzo dobrze. I że mimo tego, że na WIG 20 widzę zmianę trendu, to na WIG 40 może jeszcze spróbować sprawdzić poziomy na przykład na 5400 czy 5350 punktów. I ten tydzień, który minął, bardzo ładnie to potwierdza. Dzisiaj mocna sesja wzrostowa, dość sporo obrotu. One oczywiście były trochę wynikiem. Transakcji, zapowiedzi transakcji na lubelskim węglu Bogdanka, natomiast i na dużych obrotów na XTB, o których za chwilę. Natomiast wygląda to bardzo fajnie i w tym tygodniu MVIX40 może być dużo lepszy od do Odwigu 20. Jeszcze rzeczony temat lubelski węgiel Bogdanka oraz y, tematyka związana z XTB, giga obroty 40 milionów, 30 milionów na tych dwóch tematach i mocne spadki XTB, mocne wzrosty Bugdanki, dość mocne uderzenie, kontynuacja ruchu wzrostowego na Tauronie i kontynuacja jakby spadków ostatnich, które się gdzieś zaanonsowały na Budimexie, no i bardzo mocne wybicie na CI Games. Dużo się dzieje, w związku z tym NFX 40 przy dużych obrotach będzie próbował sprawdzić szczyt to też warto zaznaczyć, bo jeżeli to jest szczyt szczytów, i nawet przebijemy ten poprzedni o kilka punktów, to ta, te duże obroty mogą spowodować, że jeżeli ktoś chce wyjść z rynku, zakłada, że jesteśmy na totalnym szczycie. To powinno mu być dość łatwo to zrobić, bo na wielu spółkach są gigaobroty. Jeżeli ktoś uważa, że WIX40 jest drogi, to dzisiaj i na Intercarsie, i na Beneficie, i na Budimexie, jeżeli są takie instytucje, które uważają, że jest drogo, to jest płynność, która daje szansę wyjścia, wyjścia właśnie z pozycji. To były sygnały dnia. Ja nazywam się Michał Polaczyk ze Squabera. Do zobaczenia za tydzień.